Jak oni dali radę to aż tak sp***ić? Fox, jest naprawdę prosty sposób, żeby zrobić dobry film o Fantastycznej Czwórce. Obejrzyjcie The Incredibles i zróbcie to samo. Tylko, że dajcie niebieskie kostiumy. I już, zrobione. Zadanie wykonane. Wszystkim się będzie podobało. Ale mam lepszy pomysł. Prostszy. Idźcie do przedstawicieli Marvela. Niech oni zrobią dobry film, wy dostaniecie część zysków. Wszyscy będą zadowoleni, naprawdę. Bo to, co się tutaj wyprawia, to jest aż fascynujące. Ten film wprost obdziera cię ze złudzeń przez pierwsze 10 minut. Widzisz pierwsze parę scen i już siedzisz w fotelu i robisz takie... A to jest ta dobra część filmu. I tak, film dość wyraźnie dzieli się na dwie oddzielne części. Co jest najprawdopodobniej związane z tym, że jak pewnie wiecie, produkcja napotkała parę przeszkód po drodze. Reżyser Josh Trank wymyślił sobie, że chce zrobić film inspirowany dziełami Cronenberga i tym samym Fantastyczną Czwórkę ogląda się jak muchę. Jest powolne budowanie historii, aż wreszcie dochodzimy do momentu, gdzie bohaterowie po pijaku trafiają do maszyny teleportującej, ale razem z nimi do środka dostaje się też mucha. Znaczy mam na myśli kamienie i ogień. W każdym razie dochodzi do takiej przerażającej transformacji i nasza adaptacja komiksu nagle zamienia się w jakiś body horror w stylu właśnie wspomnianego remake'u The Fly albo Scanners tego samego reżysera. Fox jednak obejrzał sobie to, co Trank nakręcił i złapali się tam panowie decydenci za głowy, orientując się, że co to w ogóle ma być i że trzeba szybko coś z tym zrobić. Więc Trank został odsunięty ku swojemu niezadowoleniu. Wytwórnia zarządziła dokrętki, zmontowała film po swojemu, w związku z tym podczas oglądania nagle akcja skacze o rok do przodu i oglądamy zupełnie inny film. Taką sztampową, superbohaterską historyjkę o ratowaniu świata przed głównym vilanem, który chce zniszczyć świat. Co i tak nie wyszło, więc film przypomina taki jeden wielki build-up, tylko że nie prowadzący do niczego, bo nagle przeskakujemy do zupełnie innego filmu i akcja rozwiązuje się w 5 minut. Wszystko jest po łebkach, bohaterowie działają bez jakichś motywacji, nie ma czasu na zarysowanie jakichś relacji między nimi, a zamiast tego mamy pełno idiotycznych scen, które są zupełnie niepotrzebne. Zresztą dacie wiarę, że w filmie nie ma ani jednej porządnej sceny akcji, jest półtora słabej. I ta jedna jedyna, o której można w ogóle tak powiedzieć, czyli cała sekwencja finałowa, jest tak źle nakręcona, jest tak krótka i słaba, że no trudno brać ją w ogóle pod uwagę. I tak, trailery kłamią. Tym bardziej, że cała finałowa akcja dzieje się z dupy, bo prowadzi do niej wątek, który pojawia się, nie wiem, w 10 ostatnich minutach tej historii, może 15? Rozumiecie, w ekranizacji komiksu nie ma scen akcji. I ktoś może powiedzieć, ale ty jesteś pusty, oczekujesz tylko tępej rozwałki. Ale po pierwsze, to nie jest tak, że ten film ma do zaoferowania cokolwiek innego w zamian. A po drugie, no nie bądźmy hipokrytami. Po to chodzimy na filmy z superbohaterami, by się nacieszyć oglądaniem ludzi albo nie ludzi posiadających niesamowite umiejętności, jak używają tych umiejętności. To jest fajne, to jest inne niż zwykłe kino akcji czy science fiction. Nawet filmy, za którymi nie przepadam i które moim zdaniem zupełnie minęły się ze swoim materiałem źródłowym, na przykład Man of Steel, potrafiły zagwarantować choć trochę radochy z oglądania superherosów na ekranie. Tutaj mamy smętną produkcję, która próbuje być poważnym i przerażającym science fiction, ale w połowie drogi zawraca i nie ma pojęcia, czym chce być. Abstrahując już od tego, że robienie Fantastycznej Czwórki na modłę Cronenberga to w ogóle jest jakiś absurd. Ja nie jestem wielkim fanem Fantastycznej Czwórki, ale nie trzeba nim być, by od razu zauważyć, że scenariusz pisał ktoś, kto nie miał zielonego pojęcia, co adaptuje, o czym pisze w ogóle. Jasne, tworząc ekranizację komiksów, autorzy mogą sobie zmieniać to i owo, dostosowywać ogólną stylistykę do swojej wizji i tak dalej. Wręcz powinni moim zdaniem. Ale czym innym jest dostosowywanie materiału źródłowego pod swoją spójną koncepcję, a czym innym błądzenie we mgle nie mając żadnego pomysłu, żadnej sensownej wizji i zwyczajne olewanie tego, za co się bierze. Łapiecie tę subtelną różnicę, prawda? Kiedy macie autora,
który zna materiał źródłowy i dokonuje świadomej decyzji, żeby to i owo zmienić, żeby pasowało mu to do ogólnej idei, czy tam wizji i tak dalej. Tutaj natomiast możesz sobie po prostu cały czas zadawać pytania po co, dlaczego, jak? I odnosząc się do popularnej kontrowersji, bo nie mógłbym sobie tego odmówić, czemu Sue Storm jest w tym filmie białą kobietą, jeśli Franklin i Johnny Storm są czarnoskórzy w tym uniwersum? Znaczy wiemy czemu, bo jest adoptowana, ale zdanie na ten temat pada w filmie jedno, więc czemu? To niby nie było już czarnoskórych aktorek w Hollywood, czy co? Ale wiecie co? Wiecie co jest najsmutniejsze? Że ta kwestia, która budziła tyle kontrowersji przed filmem, teraz po jego obejrzeniu jest naprawdę najmniej ważna. Ale tymi ważnymi się jeszcze zajmiemy, obiecuję. Ale przeżyję wszystko. Niesympatycznych bohaterów, ich stereotypowego mentora, stereotypowe złe wojsko, ciąg absurdalnych i nieprawdopodobnych zdarzeń, które doprowadziły protagonistów do wejścia do tego teleportera. Nawet fakt, że scenariusz zakłada, że z każdej rządowej albo wojskowej jednostki można sobie na luzie wejść i wyjść. Nawet przełknę fakt, że zamienili Negative Zone na Planetę Zero czy inne gówno, zupełnie bez powodu. Przełknę naprawdę wszystko, ale jednego im nie daruję. Duma. Doktor Doom, władca Latferii. Jest chyba ex aequo z Magneto najlepszym, co ma do zaoferowania Marvel, jeśli chodzi o przeciwników dla swoich herosów. To jest postać z takim potencjałem, który nigdy, nigdzie nie został do tej pory zrealizowany. Poza komiksami oczywiście, bo nie wiem czy się orientujecie, ale on jest aktualnie... Bogiem? Victor Von Doom jest z jednej strony ciekawą, tragiczną, ludzką postacią, bardzo wielowymiarową i trudną do zdefiniowania. A z drugiej ma w sobie cały czas coś z takiego kiczowatego vilana. Z tym jego imieniem, manierą mówienia o sobie w trzeciej osobie, metalową maską i tak dalej. Do tego jest to niesamowicie inteligentny naukowiec, wybitny mag, arystokrata i wyjątkowo honorowy człowiek, który sam siebie widzi tylko jako jedyną kompetentną osobę, by rządzić innymi, a najlepiej całym światem. I najlepsze jest to, że prawdopodobnie ma rację. W filmie natomiast zrobili z niego... Wiecie, to jest naprawdę brak słów. Naprawdę... Ktoś, kto się pod tym podpisał, powinien naprawdę za to odpowiedzieć, bo to jest poniżej wszelkiej krytyki. To jest po prostu... Pixel był obraźliwy, ale to... Więc jest to typ, który przypadkiem dostaje supermoce na planecie Zero i stwierdza, że Ziemia umiera, więc on zniszczy Ziemię i będzie rządził planetą Zero. Do tego wygląda po swojej przemianie jak manekin obwiązany reklamówkami z Biedronki. Rozumiecie, nie dość, że gość nie ma pokazanych żadnych motywacji w tym filmie. Nie mamy pojęcia, o co mu chodzi. To jeszcze wygląda jak nieszczęście. No i nie ma nic, kompletnie nic wspólnego z Doktorem Doomem. A jego supermoce to... Możliwość robienia tego, czego akurat wymaga scenariusz. Od sprawiania, że wybuchają głowy po manipulowanie kamieniami. To jest po prostu koszmar, to jest tak złe, że ja bym po prostu chętnie wam polecił ten film, żebyście poszli do kina i zobaczyli tę katastrofę na własne oczy. Bo trudno w to uwierzyć, ale problem w tym, że nikomu tego z czystym sumieniem nie powiem, bo to cholernie nudny film, w którym w zasadzie nic się nie dzieje. Utkniecie po prostu przez cały seans z bandą bohaterów, których w ogóle nie będziecie lubić. I pewnie pojawi się w komentarzu sakramentalne pytanie, czy to jest gorsze od Pixels? I ciężko mi na to odpowiedzieć, bo tak, to jest ten sam poziom żenady, ale tak jakby w zupełnie różnych kategoriach. Pixels było filmem celowo i umyślnie nakręconym w sposób, w jaki no, był nakręcony. Oni chcieli zrobić taki film, bo im się to wydawało śmieszne. Tutaj mamy po prostu pokaz nieudolności i nieporadności. Choć film jest tak samo obraźliwy i oba pewnie przejdą do historii. Swoją drogą, człowiek dopiero nabiera perspektywy. Te wszystkie Terminatory, Jurassic Worldy, Avengersy 2 to są po prostu przy tym jak kino najwyższej próby. Wiecie co jest najsmutniejsze? Że z tych wszystkich filmowych, aktorskich adaptacji Fantastycznej Czwórki najlepsza była ta Rogera Cormana. I ona była tak zła, że jej nie wydano. A Avi Arad wykupił w ogóle wszystkie kopie filmu, żeby nikt tego nie zobaczył. Mówcie co chcecie, ale twórcy tego filmu przynajmniej wiedzieli, za co się biorą. Kim są te postacie? Kim jest Doom?
I fakt, że wyszło im to żałośnie z uwagi na brak kasy i brak umiejętności, ale mieli chęci i byli najbliżej odtworzenia klimatu komiksów, odtworzenia relacji postaci itd. I niech to świadczy o tym, jak pechowa jest to marka. A teraz pewnie zniknie na kolejne 10 lat i nawet jeśli jakimś cudem, jakimś tam zrządzeniem losu, Marvel się dogada z Foxem i przejmie tą markę, albo po prostu podzielą się prawami do niej, to po tym filmie, po tym kataklizmie, myślę, że Marvel i tak tego nie ruszy przez przynajmniej kilka, żeby nie kilkanaście lat, bo film Tranka po prostu spalił wszystkie mosty. Dobra, słuchajcie, celowo nie skupiałem się tutaj w ogóle na fabule, bo o tym powiemy sobie osobno. Tak jest, na drugim kanale niebawem pojawi się vlogasek. Długi, chaotyczny, pełen spoilerów, w którym będę się nabijał, mam nadzieję, że razem z wami, z tego, jak niedorzeczna jest to produkcja. Jeśli więc chcecie przekonać się, z jakim wspaniałym, wiekopomnym dziełem mamy do czynienia, to zapraszam, tutaj pojawi się link, jakby co. Także tyle, no dziękuję wam za uwagę. Ja tak optymistycznie dodam jeszcze, że przetrwaliśmy Pixels, przetrwaliśmy Fantastyczną Czwórkę. Teraz może być tylko lepiej, więc jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia.